Myślę, że cała strategia nie zmieni się zbytnio. Natomiast jakby objęcie funkcji w innej firmie, tożsamej trochę z Herbapolem, ale myślę, że znacznie innej, mimo wszystko, nawet jeżeli chodzi o skalę biznesu, daje taką perspektywę zobaczenia tego, rzeczy, których się dzisiaj nie widzi. Ja już po pół roku mniej więcej w pracy w Herbapolu Warszawa zauważyłem problemy, które mamy dzisiaj między spółkami, natury takiej, że chociażby ludzie się nie do końca znają. Często nie współpracują ze sobą. I to zmieniamy teraz. Teraz właśnie zaczynamy integrację, wprowadzamy nowe rozwiązania, jakieś strategiczne różnego rodzaju, synergiczne elementy, które spowodują, myślę, że ta organizacja będzie fajniejsza, będzie szybciej się rozwijała i przede wszystkim zbudujemy zespół, nowy zespół, który rzeczywiście będzie ze sobą współpracował i będzie wzajemnie się uczył. Już dzisiaj wiele rozwiązań, które mamy w Lublinie, implementujemy w Pruszkowie i co dziwo, też niektóre rozwiązania, które mamy w Pruszkowie, implementujemy w Lublinie. I to jest fajnie, bo myślę, że to jest super dla organizacji jako całości i dla takiego biznesu ogólnego, który razem wspólnie tworzymy.